Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem barażowym Arki z Chrobrym Głogów. Jest z nami trener Ryszard Tarasiewicz. Witam. Witam. Panie trenerze, pytania od dziennikarzy. Jakub Tryś, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, panie trenerze. Przez kilka minut Arka była już w Ekstraklasie, gdy Podbeskidzie zdobyło wyrównującą bramkę z Widzewem. Ostatecznie jednak zagracie w barażach. Zaczniecie od rywalizacji z Chrobrym, który w tym sezonie dwukrotnie ograł Arkę. Jaka nauka płynie z tych dwóch starć i co zrobić, żeby po prostu wygrać? Tak jak powiedziałem przed meczem z Sandecją, oczywiście żeby myśleć o tym, o czym żeśmy myśleli, że zwycięstwo, to znaczy awans do Ekstraklasy może nam przynieść tylko i wyłącznie zwycięstwo z Sandecją, nie patrząc na bezpośrednio na wynik Widzewa z Podbeskidziem. Tak się nie stało, myśmy swoje zrobili. Czyli musieliśmy wygrać, wygraliśmy. A co do dwóch meczy z Chrobrym, całkiem w innym kontekście. Ja grałem tylko w jednym meczu, gdzie przegraliśmy 1-0 po bramce ze stałego fragmentu. Teraz już nie ma co do tego wracać. Prawdą jest, że w tym meczu żeśmy przez większość czasu grali lepiej, straciliśmy bramkę, teraz mecz w innym kontekście, także nie ma kompletnie możliwości porównywania tego meczu, który ja tylko brałem udział jako trener. Drugie pytanie od pana Jakuba. Jeszcze kilka tygodni temu byliście wiceliderem, straciliście tę pozycję po dwóch porażkach, remisie. Czy wygrana z Sandecją była dla drużyny ważna pod kątem mentalnym także przed barażami? No na pewno ma to wpływ na ten mecz jutrzejszy, bo to dodaje nam, powiedziałbym, wiary i pewności, ale to też nie można zapominać o tym, że ostatnie 14 meczy żeśmy zdobyli 32 punkty. Oczywiście trzeba powiedzieć, i może będą takie głosy, że to nie ma znaczenia. Uważam, że to ma znaczenie, bo to uświadamia zawodnikom, że są w dobrej dyspozycji i nie powinni sobie zadawać za dużo pytań przed tym meczem. Oczywiście no, stawka meczu jest znana i prawdą jest, że tu akurat nie będzie się liczył, powiedziałbym, nasza dobra postawa, tylko końcowy wynik. Ale końcowy wynik zawsze przechodzi przede wszystkim i często przechodzi przez dobrą grę zespołu i dobrą postawę. A my żeśmy jak do tej pory taką prezentowali i przystępujemy z dużym optymizmem do tego meczu. Z nastawieniem wygrania go i rozegrania już decydującego meczu w niedzielę. Kolejne pytanie. Arka ponownie przystępuje do baraży. Czy jednak fakt, że oba kluczowe mecze, oczywiście przy założeniu wygranej z Chrobrym, zagracie u siebie z dużą przewagą? A Rafał Rusiecki, Dziennik Bałtycki, dodaje, co trzeba zrobić, aby nie powtórzyła się sytuacja z baraży z ubiegłego roku. Arka z racji pozycji po sezonie i możliwości grania u siebie wydaje się właśnie być faworytem. Czy zespół stać na dwa dobre spotkania w ciągu tak krótkiego czasu? Graliśmy mecze w trakcie sezonu chyba w 11 czy 12 dni, żeśmy 4 mecze rozegrali i nie widzę powodów, żeby to było jakąś przeszkodą, żeby rozegrać dobry mecz w czwartek i po zwycięstwie taki sam mecz rozegrać w niedzielę. Kolejne pytanie, Mateusz Chawrot, Meczyki.pl. Dzień dobry, trenerze. Gratulacje z okazji wyciągnięcia zespołu ze środka tabeli, zakończenia sezonu na trzecim miejscu w tabeli. Najważniejsze pytanie przed meczem z Chrobrym. Czy nie wliczając zawodników zawieszonych, wszyscy piłkarze są do dyspozycji? I czy już pan wie, kto zastąpi zawieszonego Djibrila Diop? W końcówce meczu z Sandecją wszedł za niego także lewonożny Haris Memicz. I tak, mamy dwie absencje w porównaniu do ostatniego spotkania, Djibri i Czubi.
Oczywiście, że będą zmiany. Zresztą nie tylko personalne będą zmiany, ale też naszego sposobu gry, jeżeli chodzi o chrobrych głogów. My, to co mówiłem przed Sandecją, jesteśmy przygotowani na nie na 5-6 wariantów, bo takich aż tyle nie ma w meczu, ale na pewno będziemy inaczej grali z Chrobrym niż z Sandecją. Jarosław Wolnicki, magazyn Pomorski. Witam panie trenerze. Jak pan ocenia skład zespołów występujących w barażach i na ich tle właśnie Chrobrego, który można powiedzieć jest chyba największą niespodzianką w tych parach? Kwestia osobistego, powiedziałbym, odbioru. Ja powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest niespodzianka. Ten zespół grał regularnie, punktował regularnie i dzisiaj jest na tym miejscu, którym jest. Dorabiać ideologię do tego, czy ktoś miał większy, czy mniejszy potencjał, czy pod Beskidzie mogło być, też fajnie grało nawet przed tymi meczami, gdzie mieli serię chyba, nie wiem, 9 czy 10 meczy bez zwycięstwa. Nie zawsze dobra gra, tak jest w piłce, nie wiem dlaczego, ale tak jest, przekłada się na wygrane. I na koniec jeszcze wątek tutaj Markusa da Silvy, który także uczestniczy w naszej konferencji. Na ostatnim meczu kibice podziękowali Markusowi, można powiedzieć, za cały okres gry, nie tylko za ten sezon. Czy to oznacza jednak, że to jego ostatni sezon w Arce i czy zobaczymy go w najważniejszych spotkaniach tego półrocza? No bo jeszcze potencjalnie dwa mecze zostały. Nie, no Markus jest... Nie wiem, może mi coś umknęło, albo ktoś mnie nie poinformował. Myślę, że szacunek jest wielki kibiców do Markusa i jest to uzasadnione. Jest to uzasadnione. Markus będzie i w kadrze meczowej i na Sandecję i miejmy nadzieję, że na ostatni mecz, który da nam awans.